110 kg wagi, 188 cm wzrostu, rocznik 1969. Mistrz Europy w brazylijskim jiu-jitsu w kategorii brązowych pasów Federacji IBJJ. Pionier ekstremalnych sportów walki w Polsce. Jako jeden z pierwszych organizował odbywające się w klatkach tzw. walki bez zasad, w których dozwolone były chwyty i uderzenia. Wyszkoleni przez niego zawodnicy należą do najlepszych w Polsce. Mirosław Okniński. Brazylijskie jiu-jitsu poprawne jest na chwytach. Trochę przypomina podwórkowe przewracanki na trawniku. Walka, walka, teraz ostro! Na treningi do Mirka przychodzą różni ludzie, preferujący ostrą walkę fajterzy i szukający wrażeń i rekreacji studenci. Każdy, kto lubi się bić, znajdzie u niego coś dla siebie. Mirek, podobnie jak każdy mistrz, ty także twierdzisz, że twój system, czyli MMA, jest najlepszy. Dlaczego? MMA jest to jakby zbiór najbardziej skutecznych technik wybranych z różnych sportów i sztuk walki. Jeżeli chodzi o uderzenia rękami, są to głównie ciosy z boksu. Jeżeli chodzi o uderzenia kopnięcia, uderzenia kolanem, łokciem, to ciosy z boksu tajskiego. Rzuty są zaczerpnięte z judo i z zapasów. Jeżeli chodzi o walkę w parterze, brazylijskie jiu-jitsu, MMA to jest zbiór najbardziej skutecznych technik, mieszanka, jak sama nazwa mówi, mieszanka sztuk walki. Są reguły, nie wolno nam na przykład uderzać w oczy, nie wolno na przykład uderzać w tył głowy czy w kręgosłup. Są jakieś tam reguły, są ograniczenia, żeby to w miarę było bezpieczne, żeby ludzie, którzy tu przychodzą, żeby przyszli na następny trening. Ale jest na przykład, są treningi w kaskach, w dużych rękawicach, w ochraniaczach, gdzie ludzie, którzy trenują, walczą, są zabezpieczeni. I jest to, mówię, najbliższy sport prawdziwej walki. Słuchaj, rozegraliście to jest w ogóle strasznie brutalne, umówmy się. Czy to w ogóle możesz być jakiś normalny człowiek? Taki jakiś, no... Znaczy tak, tu przychodzi mnóstwo normalnych ludzi. To znaczy, przede wszystkim przychodzą studenci, ludzie, którzy chcą nauczyć się dla siebie samoobrony. Są też ludzie, którzy bardziej już to traktują jak sport i jakby chcą walczyć w zawodach sportowych. Ale większość ludzi są to ludzie, którzy trenują rekreacyjnie dla siebie. Czy ty byłeś w ogóle pierwszym człowiekiem w Polsce, który postawił klatkę? Znaczy, no można inaczej. Byłem pierwszym człowiekiem w Polsce, może który dotarł do telewizji i to rozpropagował. Przez to, że to było w klatce, stało się to brutalne, ale przez to jakby ludzie się tym zainteresowali. Mirek, słuchaj, ale po prostu ludzie jakoś tak odbierają te zawody w klatkach jako jakąś taką straszną pornografię sztuk walki. No, że to jest jakaś brutalna, w ogóle bandytyzm. Znaczy ta klatka to miała służyć, żeby wywołać sensację, a tak naprawdę tu chodzi o to, żeby pokazać, że wychodzi dwóch ludzi, ta walka jest najbardziej zbliżona do prawdziwej. Dwóch ludzi się bije i jeden wygrywa. I widać wtedy, co działa, a co nie działa. Ziemia, ziemia!